Mam ogromną przyjemność powitać Państwa, panów. Tutaj widzę kolegi Pawła Górskiego. Tytuł wystawy: Na granicy. Paweł Górski, malarz, rysownik, ilustrator, projektant wnętrz. No pięknie. Urodzony w 1955 roku w Lublinie. Rzadko kto podaje swoją datę urodzenia. No dobrze, wiemy już ile lat skończył, no prawda? Ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował w pracowniach profesorów Zofii Kowalskiej, Aleksandra Pozyskiego, Jana Lisa i Grzegorza Pawla. Znam Grzegorza Pawla. Uprawia malarstwo abstrakcyjne, rysunek, grafikę użytkową, ilustracje oraz projektuje wnętrza mieszkań i pracuje w Zalesiu Dolnym, niedaleko Warszawy. Artysta od początku swojej drogi artystycznej jest wierny technice enkaustyki. No pięknie. Tak, będzie tak, tutaj zaraz będziemy go spowiadać. Malarstwo Pawła Górskiego operuje charakterystycznymi dla koloryzmu plamami barwnymi. Na przestrzeni lat w twórczości artysty daje się zaobserwować stopniowe rozjaśnienie stosowanej palety kolorystycznej. Obrazy stają się bardziej intensywne, a kreska artysty zyska jednocześnie ekspresję i spontaniczność. Artysta prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. No pięknie. No to teraz komunikat ogólny już był, a teraz niech artysta nam opowie, no może nie o wszystkich obrazach, bo by trochę za długo trwało, ale przynajmniej jakąś kwintesencję oprócz tego, taką dokładniejszą, bardziej szczegółową. Zapraszam. Dobrze. To może zacznę od tego obrazka, który prawdopodobnie był pierwszym obrazkiem z demonstracja 1. Namalowany w 2001 roku, cykl demonstracja. W 2021 roku, tak. Od tego jakby obrazka zaczęły się tworzyć inne cykle. A ostatnim obrazem to jest ten obraz, o którym zapomniałem już wcześniej powiedzieć, pod tytułem Nadzieja. Obraz namalowany i skończony dosłownie tuż przed wystawą. Symbolika w tym obrazku sama za siebie mówi, także nic tutaj chyba więcej nie trzeba dodawać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie. Witam wszystkich. Cieszę się Was wszystkich widzieć. No i zapraszam do oglądania. A jeszcze nie koniec tego przedstawki, bo my tu mamy dyplom. Ja mówię proszę o podtrzymanie na chwileczkę. Tutaj, tak, dla kolegi. Dyplom Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków dla Pawła Górskiego z okazji wystawy Na granicy dnia 12-30 sierpnia 2022. Galeria Łódź, Mazowiecka 11A. Podpisane. Wszystko się zgadza. Ja. Podpisałam osobę. Tak jest. Pięknie, serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Wystawa bardzo piękna i życzymy dalszych sukcesów, dalszej pasji twórczej i inspiracji tutaj podyktowanej przez żonę, bo wiem, że za każdym mężczyzną artystą stoi właśnie tak, ona. Brawa dla żony, brawa dla syna i dla wnuków. Brawo dla mnie. Pani, bawimy się dobrze, chwilę. Dzisiaj też go trochę pomęczymy, co chciał powiedzieć. Na ulotkach można autograf prosimy na artystę. Proszę go trochę pomęczyć. Nie wie, że ma wernisaż, bo później się wybuchnie. I to tylko dzisiaj na wernisażu na pewno jest. Więc niech się podpisuje. Zawsze to miła pamiątka. Jeszcze raz wszystkiego innego dobrego. Udanych roku, wakacji, to jeszcze nie był. I dobrej pasji każdemu na każdy dzień. Dziękujemy.